Witaj, nazywam się Artur i przygotowałem dla Ciebie kurs Fluttera dla początkujących. Opowiem Ci najpierw coś o sobie. Programuję komercyjnie od prawie 6 lat, stan na grudzień 2021. Zaczynałem jako Java Dev, później byłem full stackiem, na zmianę web i Android. Zawsze lubiłem robić soft na telefony, ale pisanie natywnych apek na Androida to była dla mnie udręka. Czułem się, jakbym musiał walczyć z narzędziami. Kiedy pojawił się Flutter, który nie dość, że był prostszy i przyjemniejszy, to jeszcze pozwalał robić apki na inne systemy operacyjne za jednym zamachem, to nie oglądałem się dwa razy i natychmiast próbowałem zdobyć jakieś doświadczenie na własną rękę, a później pracować komercyjnie we Flutterze. I tak oto od półtora roku komercyjnie na cały etat jestem Flutter deweloperem, a prywatnie kodzę w nim jeszcze dłużej. Poza pracą w ogromnym modularnym projekcie, którego używają dziesiątki tysięcy osób na całym świecie, sprawuję też pieczę nad juniorami i stażystami i dbam o ich rozwój jako Flutter deweloperzy. Uczestniczę też w procesach rekrutacyjnych. Wydaje mi się, że przekazywanie wiedzy idzie mi całkiem nieźle i mam nadzieję, że po tym kursie będziesz podzielał moje zdanie. Prywatnie jedna moja apka trafiła do sklepów, ale wkrótce będzie ich więcej. Jeśli chodzi o kurs, to nauczysz się setupować swoje środowisko, stworzyć nowy projekt i poznasz na tyle podstaw Darta i widgetów Fluttera, aby stworzyć swoją pierwszą aplikację. Nauczy cię też, jak tworzyć responsywne layouty, pisać testy jednostkowe i zapisywać dane w pamięci urządzenia. Przydatne linki dotyczące tematów, o których będę mówił na kolejnych lekcjach, znajdziesz w materiałach. Są po angielsku, więc jeśli nie umiesz angielskiego, to użyj Google Translatora, żeby przetłumaczyć całą treść strony, a jeśli to filmik, to użyj automatycznie generowanych napisów. Niestety po angielsku mówi dużo więcej osób i jest to mocno używany język w programowaniu, więc zapróżno szukać dobrych materiałów o Flutterze w języku polskim. Ale nie martw się, po to m.in. jest ten kurs. Wszystko co potrzebne jest zawarte tutaj. Te materiały to zazwyczaj taki dodatek dla chętnych, którzy chcą sobie więcej doczytać, bardziej zgłębić temat. Jeśli przebranżawiasz się z innej technologii programowania, to powinno pójść Ci w miarę gładko, nawet jeśli to był backend. Natomiast jeśli dopiero zaczynasz przygodę z programowaniem, to przygotuj się na to, że dużo będziesz musiał doczytać sam. Jeśli już programujesz we Flutterze, to kurs ten może Ci pozwolić usystematyzować swoje podstawy. Wplatam też ciekawostki, częste błędy i dobre praktyki, więc może to Ci się przyda. Zawsze możesz pominąć albo przyspieszyć te bardziej oczywiste dla Ciebie fragmenty. To tyle słowem wstępu. Na pierwszej lekcji opowiem Ci o tym, czym w ogóle jest Flutter. Do usłyszenia.